89 FM. Akademickie Radio Centrum. Tu Radio Centrum z Rzeszowa na 89 FM i w internecie na radiocentrum.pl. Zaczynamy magazyn radiowy Radiostacja Rzeszów Centrum. Przed mikrofonem Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca po drugiej stronie szyby. Goście dzisiejszego wydania to pani Wiktoria Unge-Hoyer i Barbara Łądka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o wielkim ogólnopolskim projekcie, jakim jest Olimpiada Zwolnieni z Teorii. I zanim o tym projekcie będziemy rozmawiać, to chciałbym zapytać o pomysł na udział w tym projekcie, na duże zaangażowanie, bo wiem, że bierze w nim udział młodzież zarówno z drugiego, jak i z czwartego liceum ogólnokształcącego. Dokładnie. Nasz pomysł wziął się trochę z bardzo przykrej sytuacji dla nas, związanego z samobójstwem naszego bliskiego kolegi i to nam otworzyło oczy, jak to jest naprawdę wielki problem, a mało ludzi zwraca na niego uwagę. Dlatego postanowiliśmy iść w te tory i organizować zbiórkę, a zwłaszcza na ten jedyny na Podkarpaciu oddział psychiatryczny. Dokładnie, który naprawdę potrzebuje wsparcia. Lekarzy też jest bardzo mało, a osób chorych jest coraz więcej. No właśnie, bo temat jest bardzo trudny, bardzo wymagający, ale bardzo potrzebny, bo takie czasy i po pandemii, i w tym zwariowanym świecie mamy, że tego typu projekty są niezwykle cenne, niezwykle potrzebne, zwłaszcza jeśli od środka robi je właśnie młodzież, która widzi zachowania swoich rówieśników, widzi reakcję otoczenia i taka oddolna inicjatywa jest tutaj bardzo ważna i o tej inicjatywie będziemy rozmawiać. Grupa została złożona, co jest też ewenementem z dwóch różnych szkół, czyli uczniowie z drugiego i z czwartego liceum tym razem nie rywalizują ze sobą, ale wspólnie tworzą projekt. Basia to jest reprezentantka i projekt menadżer tego projektu i reprezentuje drugie liceum. Wiktoria reprezentuje czwarte liceum. Kto jeszcze wchodzi w skład zespołu, o którym rozmawiamy? Generalnie to Wiktoria jest jedyną osobą z czwartego liceum. Mhm. Reszta, wszyscy są z dwójki. Jest to Natalka Smoleń i Kornelia Furgała oraz nasz maturzysta Kacper Ciupak. Kacper to jest osoba, można powiedzieć, doświadczona, jeśli chodzi o ten projekt, bo w roku ubiegłym też jako radio mieliśmy przyjemność objąć patronat nad projektem Zwolnieni z Teorii, w którym Kacper też brał udział. No i nasz los był szczęśliwy, bo dotarli aż do wielkiego finału w Warszawie, czego wam również w tym projekcie bardzo życzę. Zacznijmy od samej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, więc tak pokrótce, na czym ten projekt polega, na czym polega rywalizacja w tym projekcie, żeby wygrać etap najpierw regionalny, a później awansować do finału i tam walczyć o zwycięstwo. W Olimpiadzie chodzi o to, że młodzież przedstawia swoje własne pomysły na naprawienie świata, można powiedzieć, ponieważ nie jest to olimpiada, w której uczymy się rzeczy teoretycznych, tak jak na historię albo na WOS, tylko działamy. Angażujemy się w społeczeństwo obywatelskie, uczymy się go w praktyce. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze dla młodzieży, że mogą wyjść z tej bańki nauki i postawić swoją stopę w takim naprawdę poważnym, dorosłym świecie. To jest też ważne, bo tutaj mnóstwo pracy trzeba wykonać, bo trzeba najpierw mieć pomysł na projekt, potem trzeba mieć wiedzę, ale też trzeba samemu zadbać o promocję, o reklamę, trzeba przygotować grafiki, trzeba dotrzeć do wielu osób, które trzeba po prostu tym projektem zainteresować, więc jest co robić. Tak. Jest co robić. Zwolnieni z Teorii, finał to będzie miesiące pewnie wakacyjne lub letnie. To będzie maj. Maj, czyli wielka majówka. Byłoby fajnie, gdyby ta majówka była w Warszawie. Teraz przejdźmy do waszego pomysłu. Wiemy, że projekt ambitny, projekt bardzo ciekawy. Nazwa. Depression. Właśnie. I dlaczego taka nazwa? Bo teraz pisownia, jeśli ktoś sięgnie do Facebooka Radia Centrum, czy nawet popatrzy na informacje publikowane przez was, zastanowi się, bo jest to łamane czy dzielone na trzy części. Można to bardzo różnie interpretować, bo można wprost powiedzieć, że po prostu depresja, ale można powiedzieć coś na zasadzie jakiegoś bardzo, bardzo głębokiego uszkodzenia albo bezmiaru czegoś, więc tutaj możemy sobie tą grę słów bardzo różnie interpretować, więc skąd pomysł i właśnie taka formuła, jeśli chodzi o nazwę?
Generalnie to z nazwą mieliśmy kłopoty od początku, dlatego że nasz projekt miał się nazywać Niewidzialni. Mhm. Okazało się, że no, nazwa jest zajęta i musieliśmy na szybko wymyślać nazwę, ale tutaj pojawił się pomysł właśnie na Depression, dlatego że nasz projekt związany jest z tematyką zdrowia psychicznego. No, a taką łatką tego zdrowia jest właśnie bardzo częsta choroba depresji. I postanowiliśmy sobie włożyć w tę nazwę les, żeby po prostu skończyć. Tak, żeby było to coraz mniej tej choroby i wygraliśmy z tym. Ale marketingowo to jest dobry pomysł, bo nazwa już sama w sobie zaciekawia i tak jak ja, zastanawiamy się, co mieliście na myśli, o co w tym projekcie chodzi, tak również osoby, do których docieracie, najpierw się zastanowią, jaka jest istota, jaka jest idea i przesłanie tego projektu. Celem waszym w projekcie jest przeprowadzenie zbiórki charytatywnej. Zbierać będziecie na oddział psychiatrii dziecięcej w Łańcucie. Również chcecie edukować o psychologii za pomocą chociażby mediów społecznych. Więc o te dwa pomysły na początek zapytam, czyli o samą zbiórkę, jak to ma wyglądać, jeśli chodzi o wasz pomysł, wasze przygotowanie. Zbiórka, można wpłacać ją, link jest udostępniony na naszych portalach społecznościowych. Nasz główny cel to jest 200 tysięcy złotych i przekażemy właśnie to szpitalowi w Łańcucie. I tak jak wcześniej wspomniałam, że jest on jedynym na Podkarpaciu takim oddziałem. Mówimy o psychiatrii dziecięcej. Tak, o psychiatrii dziecięcej. No, problemów jest bardzo dużo. Dzieci coraz więcej z tymi problemami, a brakuje łóżek, podstawowych przyrządów, nawet klapek zwykłych do kąpieli, czy po prostu żelów. No też nie można sobie pozwolić na wszystkie takie podstawowe, których my używamy, bo to są jednak ludzie z problemami i trzeba stricte, wytyczne są tam takie rzeczy, że na przykład nie można metalowych przedmiotów. Miejsc jest bardzo mało, dlatego że jest ich 24. Dzieci i młodzieży w tym momencie na oddziale jest więcej i każde dziecko, z tego co wiem, ma materac dla siebie, więc no, te łóżka są wykorzystane plus jeszcze materace, więc no, widzimy skalę tego problemu. Jeżeli zbiórka jest prowadzona na waszych portalach, to chciałbym, żebyście podpowiedziały naszym słuchaczom, gdzie szukać tego miejsca, gdzie szukać tej zbiórki, bo być może również nasi słuchacze zechcą włączyć się i przekazać dar na taki szczytny cel. Zapraszamy na Instagrama, nazwa Dep w nawiasie Lesion. Można też spotkać pod nazwą Depression, po prostu ciągle napisane i wydaje mi się, że nie będzie problemu. Tak, pod postem jest link do właśnie tej zbiórki, więc w opisie też. Dokładnie. Polecamy i zachęcamy, bo cel naprawdę szczytny i tutaj rozmawiamy właśnie o oddziale psychiatrii dziecięcej w Łańcucie, a więc w mieście na Podkarpaciu zbieramy na osoby potrzebujące wsparcia i też, żeby oddział dysponował odpowiednią ilością sprzętu, pewnych produktów, które są po prostu niezbędne. Również w tym projekcie zajmujecie się edukacją o psychologii, więc według waszego pomysłu, jak ta edukacja jest prowadzona, jak to ma wyglądać? Prowadzone jest za pomocą postów takich edukacyjnych, które przybliżają nam skutki, przyczyny choroby oraz jej przebieg. Bo na przykład patrząc na depresję, człowiek z depresją na co dzień może wydawać się szczęśliwy i totalnie nie podejrzewamy, że jest chory, a jednak z dnia na dzień potrafi odebrać sobie życie. Dlatego chcemy uświadomić ludzi, że warto spojrzeć na naszych przyjaciół, otworzyć się przed nimi i zapytać, czy wszystko okej. Bo to jest naprawdę ważne i... No to jest właśnie taki bardzo podstępny stan i tak jak zauważyłaś, niewiele osób nawet mając do czynienia z osobą, która cierpi na depresję, na różnego rodzaju zaburzenia depresyjne, nie jest w stanie tak od razu wyłapać, że jest tutaj jakiś duży, poważny problem, a co dopiero jeśli mijamy się na korytarzach szkolnych, mijamy się w klasie. Nawet w tym życiu codziennym jest coraz mniej spotkań, coraz mniej umawiania się na różnego rodzaju wyjścia, tylko jednak dominuje internet, messengery i różnego rodzaju komunikacja za pośrednictwem internetu, więc takie osoby bardzo ciężko wyłapać. One bardzo często potrzebują wsparcia i to jest ostatni moment, żeby takiego wsparcia udzielić. I tutaj mówimy o wsparciu profesjonalnym, bo poklepanie, że będzie dobrze, prawda, albo że nic się nie dzieje, dasz sobie radę, no to już na tym etapie, kiedy mamy poważny problem, nic nie zmieni. Tutaj trzeba taką osobę pokierować do odpowiednich instytucji, do konkretnych osób, które takiego wsparcia profesjonalnie udzielą.
Dokładnie, też nawet same koszty pójścia do pedagoga są bardzo wysokie w dzisiejszych czasach i nie wszystkich na to stać. I też trzeba brać pod uwagę to, że osoba z depresją nie chce się jakby ujawnić. Nie mówi nawet czasami o tym rodzicom. Może nie mają dobrego kontaktu, albo po prostu się tego wstydzi. Dlatego warto zwrócić uwagę pośród naszych przyjaciół, czy nie ma właśnie... No ja myślę, że również wiele waszych rówieśniczek, rówieśników nawet nie zdaje sobie sprawy, że może to być początek depresji, albo że na taką depresję już cierpią. Im się wydaje, że mają może wahania nastroju, może jakieś gorsze dni, może jakieś wahania formy, a to już możemy mówić o jednostce chorobowej w wielu wymiarach, tylko od tego są instytucje, osoby, które tym się profesjonalnie zajmują, żeby faktycznie odróżnić, że dziś wstałam lewą nogą, mam po prostu gorszy dzień od stanu, który jest stanem depresji i on się może tylko i wyłącznie pogłębiać i pogarszać bez fachowej pomocy. Tak, też tutaj najgorsze, co można powiedzieć o sobie z podejrzeniem depresji, to stwierdzenia typu nie przesadzaj, weź się w garść, bo to sprawia, że ta osoba wpada w takie błędne koło, że myśli, że nic mi nie jest, przecież to tylko moje humorki, a tak naprawdę no, może się skończyć to tragicznie, ponieważ nawet samobójstwem. Jeżeli chodzi o posty, to też zdajecie sobie sprawę, że one muszą być odpowiednio przygotowane na odpowiednim poziomie, więc skąd czerpiecie wiedzę, skąd macie materiały i w jakim kierunku są one przygotowywane, żeby taką wiedzę propagować? Tutaj mamy taki rozdział. Wiktoria zbiera statystyki, formułuje różne wykresy. Kornelka pisze posty tekstem ciągłym, a Natalka wszystko skleja w ramkę i wrzuca na Instagrama. A jeżeli chodzi o całą zawartość merytoryczną, to skąd ta wiedza do was dociera? Gdzie sprawdzacie, czy rzeczy, które publikujecie, są chociażby dobre, prawdziwe, czy nie ma tam żadnych przekłamań? No przede wszystkim z bardzo zaufanych stron, na przykład GOV. I nie publikujemy tego z stron podejrzanych, nieznanych nam, tylko wiemy, że możemy im zaufać. Tak też czerpiemy źródła z książek, które wypożyczamy w bibliotece. Są trochę ciężkie do zdobycia, ale jakoś dajemy radę. Czyli pracy jest mnóstwo, stąd też ten zespół jest rozbudowany na tyle, żeby każdy miał coś do przygotowania. Pamiętam, że przy projekcie w roku ubiegłym były również różnego rodzaju spotkania z młodzieżą, spotkania w szkołach. Różnie z tym było, bo była raz pomoc szkoły, raz w innych szkołach była duża niechęć i nie wszyscy byli zainteresowani, żeby takie spotkania odbywać czy przeprowadzać. Planujecie coś takiego w tym projekcie, czy po prostu bazując na doświadczeniach z roku ubiegłego innych zespołów odpuszczacie sobie, że jednak nie, idziemy bardziej w publikację? Trochę idziemy w publikację, ale planujemy też zmienić delikatnie formę zbiórki, na przykład w stylu noc filmowa albo karaoke, gdzie bardziej też zachęci ludzi, nawet na przykąskach można sporo zarobić i... Tak. Czyli te pomysły ciągle wpływają, tak, są nowe i jeżeli coś uda się zrealizować, to i pod kątem zbiórki, i pod kątem tej wiedzy, żeby ją jak największej ilości osób przekazać, będziecie tutaj kolejne działania podejmować. Dokładnie, tak. Pytanie, które jest trudne, czasem niewdzięczne, jeżeli chodzi o szkołę. Jest przychylność, jest pomoc, mam na myśli nauczycieli, pedagogów, czy po prostu jesteście rzuceni na szeroką wodę i każdy tylko czeka, uda im się, czy im się nie uda? Można powiedzieć, że tak pół na pół, dlatego że mamy kilku nauczycieli, którzy naprawdę bardzo mocno nam pomagają, kibicują, ale mamy też taki odzew czasami, że nie do końca. Więc to różnie wygląda, ale jesteśmy raczej zadowoleni z tego, jaką pracę wykonuje szkoła i jak się przykłada do naszego projektu. Dlatego, że na przykład dzisiaj, gdyby nie szkoła, no nie mogłoby nas tutaj być, gdyby nie zwolnienie z lekcji. To jest projekt, który nie trwa tydzień, dwa, miesiąc. To jest program, który wymaga wielu tygodni ciężkiej pracy. Od umysłu do dnia dzisiejszego, do dzisiejszej audycji na antenie Radia Centrum. Ile czasu minęło? Pracę zaczęliśmy w październiku. To było takie... Początki były straszne, bo trzeba było wszystko skleić. Ludzie przychodzili, odchodzili z projektu. Tak jak wcześniej Basia wspomniała, była problem z nazwą. No i samo pomysł tego trochę nam zajął czasu, żeby tak dokładnie wymyślić, co chcemy osiągnąć w tym projekcie. Koncepcje się zmieniały cały czas. Dokładnie. I jednak postanowiliśmy na formę zbiórki i przekazanie tych pieniędzy do tego szpitala w Łańcucie.
Cały czas mieliśmy problemy, cały czas pod górkę. Na początku nie wiedzieliśmy, jak działa strona, musieliśmy to wszystko poznać. Później nie było czasu ze względu na wir obowiązków szkolnych. No i cały czas coś nam tak wyskakiwało, ale ostatecznie wydaje mi się, że doszliśmy dosyć daleko. No to są doświadczenia, które z pewnością będą procentowały w latach następnych, bo no wiele też wiedzy czerpiecie dla siebie i dla zespołu, który nad tym pracuje. Jeżeli chodzi o ten pierwszy moment, wiemy, że początki zawsze są trudne, potem to koło zamachowe coraz szybciej się toczy. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że to był nie tylko sam pomysł dotyczący tych dwóch elementów układanki, ale trzeba było to było robić ściśle w powiązaniu z regulaminem konkursu, z regulaminem olimpiady, bo też jest szereg, że tak powiem, wymogów formalnych, które trzeba spełnić, bo można zrobić projekt, który później nie będzie albo akceptowany, albo oceniony, bo jednak nie wchodzi w ramy wytyczone przez organizatorów konkursu, więc tutaj też oprócz tych pomysłów trzeba było cały czas sprawdzać, czy my się w tych ramkach mieścimy, a może czegoś brakuje i coś trzeba uzupełnić. Tak było. Tak. Jeżeli chodzi o sposób komunikowania się, w przypadku jednej klasy, jednej szkoły, no jest to łatwiejsze, bo chociażby na przerwie można gdzieś tam się na chwilę spotkać, umówić i zostajemy po lekcjach, albo przychodzimy wcześniej przed lekcjami, coś tam planujemy, albo u kogoś w domu nawet gdzieś tam jakimś popołudniem spotykamy się. W przypadku dwóch różnych szkół jest to trochę trudniejsze, co prawda jest to jedyna osoba z liceum czwartego, ale jednak jest. Więc zapytam o ten sposób komunikacji, a oprócz tego, czy jesteście rówieśnikami, czy jesteście z różnych klas? Jesteśmy rówieśnikami. Nie licząc Kacpra, który, jak Basia wspomniała, jest maturzystą. Najczęściej, jeśli to nie potrzebuje naszej kontaktu takiego fizycznego. To komunikujemy się przez Messengera i inne platformy, ale... A jeżeli chodzi o klasę, bo Kacper jest maturzystą, a wy jesteście z których klas? Z drugich, tak. Z drugich. I koleżanki, które przygotowują projekt również. Tak. Więc tutaj można powiedzieć, że drugoklasiści ten projekt przygotowują w pełni. Kacper jako osoba doświadczona po prostu i maturzysta, który ma mniej czasu, bo przygotowuje się do matury, po prostu czujnym okiem tylko sprawdza, czy wszystko jest ok pod względem formalnym, bo ma już doświadczenie z roku ubiegłego i wie, jakie załączniki, jakie formularze, co musi być na którym etapie wysłane, żeby po prostu nie przegapić i żeby ta praca nie poszła na marne. Chociaż na marne ona nie pójdzie, bo robicie kawał dobrej roboty, bo sam fakt, że będzie zbiórka, sam fakt, że przekazujecie taką wiedzę, zwłaszcza waszym rówieśnikom, to już jest kawał świetnej roboty, która w tym projekcie pozostanie i być może osoby jeszcze przez następne wiele miesięcy będą mogły do tych materiałów sięgać, wracać i chociażby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Tak, mamy taką nadzieję, że nasza praca nie pójdzie na marne i jednak otworzy ludziom oczy. Jeżeli chodzi o problemy młodzieży, ich jest więcej niż depresja. Postawiłyście bardzo wysoko poprzeczkę, bo to jest, wiemy, temat bardzo trudny, bardzo wymagający, ale generalnie patrząc na obowiązki szkolne, patrząc na waszych rówieśników w klasie, w szkole, czasy nie są łatwe dla was. Czasy nie są łatwe. Tych wyzwań jest wiele, pokus jest wiele, przeciążeń również jest wiele. Są podstawy programowe, które też nie dają spokoju i nauczycielom, i młodzieży, więc oprócz tego projektu macie co robić. Tak. Prawdę mówiąc, to staramy się każdą wolną chwilę poświęcać na projekt i zawsze jakoś tam mamy z tyłu głowy, nawet przy nauce do sprawdzianu, że ej, miałam coś jeszcze zrobić do projektu, więc no cały czas jest dużo tej pracy, ale cały czas staramy się ustanawiać tak nasze grafiki, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. A ja podpytam tak bardziej prywatnie o wasze zainteresowania, ale tutaj odchodząc już od tego projektu, czym na co dzień i wy, i wasze koleżanki interesujecie się, zajmujecie się? Co jest tym przysłowiowym hobby, co daje chwilę oddechu, chwilę wytchnienia? Ja gram na pianinie i uczęszczam na zajęcia taneczne. I to pozwala mi się tak oderwać od tej szkoły i tego całego tłoku, którym jestem codziennie wrzucona na głęboką wodę. Pasia? No, ja generalnie bardzo lubię czytać książki, to mnie ogromnie odstresowuje, ale też takim moim najlepszym elementem dnia jest spacer z moim psem, po którym ja po prostu mogę wszystko z siebie zrzucić, całe obowiązki i iść po prostu kilka kilometrów przed siebie z pieskiem i wszystko wtedy wydaje się lepsze.
A jeżeli chodzi o koleżanki, które akurat nie biorą udziału w nagraniu tej audycji, ale są w tym projekcie, mam na myśli chociażby Kornelię Furgałę czy Natalię Smoleń, wiecie, czym one tak na co dzień się zajmują? Może się zdradzić rąbka tajemnicy? Dziewczyny uwielbiały czytać książki i słuchać muzyki. Mamy bardzo wiele wspólnych tematów. Na przykład Nela uwielbia zwierzęta i jeździ konno, więc robi postępy, coraz wyżej jest poprzeczka. Może za niedługo zawody, kto wie? Co jeszcze więcej powiedzieć? No to już jest dużo, nie wchodzimy z butami w życie prywatne, to bardziej jako ciekawostka w tym programie. I też chciałbym podpytać, czy już planujecie swoją przyszłość? Bo to jest druga klasa, więc wydaje się, że tego czasu jest sporo, bo do matury jeszcze trochę czasu zostało. Ten rok wam szybko zleci, biorąc pod uwagę projekt, który przygotowujecie. I tak jak powiedziałyście, finał w maju, na ten finał oczywiście liczymy i mocno trzymamy kciuki. No to praktycznie potem czerwiec i wakacje, ale czy już w głowie świtają jakieś zainteresowania, co chciałybyście robić po ukończeniu liceum ogólnokształcącego? Są jakieś pomysły na siebie? Były pomysły, a zmieniają się cały czas. Ale obecnie nie do końca wiem, co jeszcze chcę robić w przyszłości. Myślałam na przykład nad architekturą, ale wiem, że to jest bardzo taki ciężki kierunek i wymaga naprawdę wiele nauki, skupienia i poświęcenia przede wszystkim czasu. No i obecnie stoję na niczym. U mnie to jest taka ruletka, szczerze mówiąc, bo ja rozszerzam WOS i historię. I z obydwóch przedmiotów idzie mi dobrze, ale jak pojawiają się momenty trudności, to wtedy stawiam, że napiszę maturę z drugiego przedmiotu. I cały czas właśnie u mnie się to tak zmienia, a jeśli chodzi o przyszłość, to chciałabym postawić właśnie albo na psychologię, albo na prawo. Jedno z tych dwóch. Jeszcze nie wiem co, nie jestem pewna, czas pokaże, ale jedno z tych dwóch po prostu. Wybrałyście dwa różne licea, to jak pod kątem promocyjnym chciałbym podpytać, według was, jakie atuty ma drugie liceum? Dlaczego akurat wybrałaś to liceum? Jak się odnajdujesz? Bo już pierwsza klasa za tobą, druga to już jest tak fajnie na spokojnie, bo już wiesz, o co chodzi, co się dzieje. Tutaj zapytam o czwarte liceum. Skąd wybór i właśnie jak ta szkoła funkcjonuje? Tak od środka właśnie, gdzie nie ma nauczycieli, nie ma dyrekcji, można sobie powiedzieć to, co się myśli i to, co się wie i to, co się zauważyło. W drugim liceum jest bardzo fajnie. Mogę polecić każdemu tę szkołę, ale pamiętam, że miałam taki epizod w moim życiu, że przed egzaminem ósmoklasisty pewnej nocy obudziłam się i postanowiłam sobie, że muszę dostać się do drugiego liceum. Nałożyłam na siebie taką presję, co nie było do końca dobrą rzeczą. No ale tak było i pracowałam na to. No i wyszło, dostałam się do drugiego liceum. Na początku wiadomo, jako pierwszoklasistka miałam trudności z przystosowaniem się do szkoły, nowy plan lekcji, nowi znajomi, nowi nauczyciele, wszystko było nowe, więc no, wydaje mi się, że każdy pierwszoklasista na początku ma ten moment, w którym chce wrócić do podstawówki. No ja też tak miałam, ale później, jak już weszłam w drugie liceum tak z pełnej parze, to wszystko było dobrze i jakoś się ułożyło. Nauczyciele naprawdę okazali się bardzo pomocni. Nawiązałam wspaniałe relacje z rówieśnikami. No, sam ten projekt jest wynikiem naszej przyjaźni, więc... Tak, ja natomiast prawie do końca ósmej klasy nie wiedziałam, do jakiego liceum chcę się dostać. Myślałam też nad dwójką. Była też w planie czwórka i inne licea. Jednak dojazd może być, wydaje się, ta szkoła trochę daleko, ale jest naprawdę świetny dojazd. No i dostałam się do tej czwórki. Jestem na kierunku MatGeo, co też nie pomyślałam, że tam się dostanę, bo bardziej stawiam coś z chemią związanego. Ale jednak ten kierunek jest naprawdę to coś w sumie dla mnie. Nauczyciele są wspaniali. Wiadomo, że znajdą się tam jakieś takie wyjątki, dokładnie. Ale ja też, wiadomo, każdy poleci swoje liceum, ale ja również polecam moje liceum. Nowi znajomi i wszystko nowe, ale świetnie się wpasowałam i nie żałuję mojego wyboru. Super, to jest dobry moment, żebyśmy teraz wrócili do tych trudnych znowu tematów, bo temat związany z depresją to jest temat, wielokrotnie to mówimy w tej audycji, wymagający i trudny. Zapytam, czego wasz zespół dowiedział się, nauczył, przygotowując materiały, przygotowując się do tego projektu, no bo to oczywiście był pomysł, ale potem trzeba było tej wiedzy czerpać sporo, dowiadywać się wielu rzeczy. Co was zaskoczyło, czego wy same nauczyłyście się, przygotowując ten projekt?
Robin Williams kiedyś powiedział, że wystarczy piękny uśmiech, by ukryć zranioną duszę i nikt nie zauważy, jak bardzo rozbity jesteś w środku. I ja się absolutnie zgadzam z tymi słowami. Nauczyłam się tego właśnie w trakcie robienia projektu, kiedy dowiedziałam się, ile osób ma tę depresję i tego naprawdę nie widać. Ktoś może się uśmiechać, może żyć pełnią życia, a w środku może być załamany. Tak samo wielką ciekawostką jest to, że 5 razy więcej mężczyzn częściej popełnia samobójstwo niż kobiety. Tak, i wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, dlatego że trzeba teraz zauważyć, jaką presję społeczeństwo nakłada na mężczyzn. Jest nawet taka słynna formułka, że prawdziwy mężczyzna musi wybudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić dziecko. I teraz patrzymy na to i myślimy sobie, ale dlaczego? Dlaczego jest przekonanie, że mężczyzna nie może płakać, że to jest jego słabość? Według mnie mężczyzna, który pokazuje swoje emocje, jest tak naprawdę silnym mężczyzną, bo nie wstydzi się tego. Społeczeństwo nałożyło jakąś chorą presję na to, że to mężczyzna musi być silny, że on musi wszystko ciągnąć. Kobieta jako ta płaczliwa, zawsze rozemocjonowana czpiotka, można powiedzieć, a mężczyzna zawsze twardą ręką. Nie jest to prawda i wydaje mi się, że to też powoduje właśnie tą... Liczbę samobójstw wśród mężczyzn, dokładnie. Ja też jako osoba, która zbiera informacje dotyczące statystyk w tym temacie, te dane są naprawdę przerażające. Na przykład na Podkarpaciu w 2023 roku zanotowano aż 652 przypadki prób samobójczych, z czego 267 było zakończonych zgonem. Tak jak Basia wspomniała, też mężczyzna 5 razy częściej popełnia samobójstwo niż kobieta. A w Podkarpaciu w przedziale wiekowym, takim po części naszym od 7 do 18 lat, gdzie się jest jeszcze dziećmi i całe życie przed nami, tych samobójstw było aż 70, co jest naprawdę przerażającą liczbą, patrząc na same Podkarpacie. Dlatego chcemy naszym projektem zmienić tą liczbę, żeby ona cały czas malała. Wiadomo, że nie da się jej powstrzymać, ale żeby była coraz mniejsza. No, te statystyki robią niesamowite wrażenie. Myślę, że spora osób, która nas w tym momencie słucha, nie zdaje sobie sprawy, że mówiąc o samym Podkarpaciu, to jest tak potężna ilość osób i to już z tym skutkiem końcowym. Jeżeli chodzi również o wasze spostrzeżenia, o wasze doświadczenia, wy wiecie już, jak można wstępnie chociażby zakwalifikować, że ktoś jest dla was, no, nazwijmy w języku policyjnym, podejrzany, że on może mieć problemy z depresją, ze złym samopoczuciem. Wiem, że jest to trudne i bardzo często można pomylić się w obie strony, ale dysponując tymi materiałami, przeglądając statystyki, przygotowując materiały, łatwiej by wam było taką osobę w szkole, w klasie wychwycić, wyłapać? Też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy się zachowuje inaczej, ale na przykład osoby z depresją lubią się odseparować od ludzi. Na przykład nie po szkole nie wychodzą ze znajomymi na jakieś nocowanie. Nawet w wolnym czasie. Dokładnie. Na przykład biorą leki, często są śpiące przez to, są takie nieaktywne, psychicznie nieobecne. Co prawda, może to być też objaw złego dnia, złego humoru, ale wydaje mi się, że jeśli patrzymy na kogoś, kto cały czas się tak zachowuje, to w głowie powinna się zaświecić lampeczka, że coś tam nie gra, coś jest nie tak i wtedy najlepiej podejść do takiej osoby, nie nachalnie oczywiście, żeby jej nie wystraszyć, albo chociażby jeśli taka osoba ma dobry kontakt z rodziną, z rodzicami, to powiedzieć to jej rodzicom. Dokładnie, trzeba też nawet podejrzane ślady cięcia się też warto na nie zwrócić uwagę, bo też może być to akt depresji, coś, że człowiek sobie nie radzi w życiu. No właśnie tutaj dołożymy kolejny element tej układanki, bo tak jak powiedziałaś, o uszkodzeniach, o cięciach, czasem głupi zakład, czasem po prostu moda, a czasem właśnie już te problemy, które ktoś sygnalizuje, że mam, o tym nie mówi, ale z tego zachowania można wywnioskować, że aha, coś się dzieje i oby to nie było to, co będzie toczyło się w jeszcze gorszym kierunku. Samo cięcie się jest widoczne. Jeśli osoba ma na nadgarstkach, na rękach, ramionach. Tak, na ciele ogólnie ślady, żyletki, no to wiadomo, że coś jest nie tak. Natomiast pod samo okaleczanie można podpiąć jeszcze wszelkie formy autoagresji, czyli na przykład w momencie stresu obrywanie skórek przy palcach, albo jakieś takie
niewinne zachowania, które mogą wskazywać na to, że ktoś sobie może nie radzić. No właśnie, tu znowu ten element, który jest trudny, bo czasem jest to tik nerwowy, czasem jest to jakaś tam forma odreagowania, a czasem to jest właśnie początek, czy może już ta faza środkowa różnych problemów, które się nawarstwiły i szukamy nawet bezwiednie jakiegoś odreagowania, uspokojenia organizmu w zaistniałej sytuacji. Więc tu mamy kolejny element, na który też można zwrócić uwagę. Tak, dokładnie. Bardzo ciężko jest właśnie odróżnić, czy to jest właśnie taki tik, czy po prostu właśnie jakieś stadium tej choroby. No natomiast warto zawsze zwrócić się. Może to być faktycznie, że tylko zwykły tik, ale lepiej to zauważyć i podejść do tego profesjonalnie, niż to olać i później się skończy to złymi skutkami. No właśnie. I tutaj też pewne rzeczy nie dzieją się szybko, nagle, z dnia na dzień. Nawet jeśli macie koleżankę w klasie, kolegę w klasie, kolegę w szkole, którego znacie, na co dzień rozmawiacie, no to akurat mówiąc o depresji, to nie jest tak, że pstryk, że jednego dnia było wszystko super, za dwa dni jest wszystko źle i wy od razu zauważycie, aha, on ma problem z depresją, prawda? Tylko to jest rzecz, która postępuje powoli, ale cyklicznie i czasem ten moment jesteśmy w stanie przespać, nie wyłapać. To jest tak jak z samochodem, który jeśli zepsuje się na raz, no to wiemy, że on jest po prostu zepsuty. Ale jeżeli on tak powolutku zaczyna się psuć, coś delikatnie się zużywa, to dopiero na samym tym etapie końcowym zobaczymy, aha, że coś nie działa, że może nie ma hamulca, może jest problem ze skrzynią biegów, ale tych momentów, kiedy coś już się działo, nie zawsze jesteśmy w stanie wyłapać. To samo tutaj, że coś się dzieje od roku, może półtora, a może jeszcze dłużej i dopiero gdzieś tam na którymś etapie, być może przed finiszem tym negatywnym, jesteśmy w stanie wyłapać, że aha, tu jest duży problem. Jeżeli chodzi o wiedzę, którą opublikowałyście, chcę zapytać, co dla was było najbardziej szokujące, oprócz tych statystyk, które wszystkich zaskoczą, zastanawiające i nad czym w tej chwili pracujecie, bo zakładam, że będą jeszcze kolejne publikacje, kolejne informacje, które będziecie zamieszczać w związku z tym projektem. No, ja na przykład przeraziłam się, jak bardzo wiele rodzajów może być tych zaburzeń psychicznych. Jest ich naprawdę wiele i każdy dotyczy czegoś innego. Głównie się zna te podstawowe, jak anoreksja, bulimia czy właśnie depresja, ale okazuje się ich wiele więcej i też chcemy uświadomić, że pokazać te przyczyny, co są objawami, bo nie każdy się zna chorobę i warto je znać, chociaż w jakimś małym stopniu. No, tu duża trudność, ja ci wejdę w słowo, duża trudność jest taka, że czasem rodzice wypierają się pewnych zachowań u dzieci, bo nawet jeżeli nauczyciel, pedagog szkolny, czy koleżanka, kolega z klasy zauważy, coś zasygnalizuje, to czasem jest taki mur obronny u samego rodzica, który no nie, na pewno nie dotyczy to mojego dziecka, nie, na pewno moja córka, mój syn tego nie ma. I to jest też takie odpychanie problemu, że jeden od razu podejmie działania, ale druga osoba będzie jeszcze przez jakiś okres czasu w takim stanie obronnym, że nie dopuszcza myśli, że to wy źle mówicie, wy źle obserwujecie, on jest normalny, on się normalnie zachowuje, tak ma być. Więc tu jest też ta kolejna trudność przełamywania barier i tego kontaktu, który musi zaistnieć. Tak, rodzice w chorobie, jaką jest depresja, czy jakimkolwiek innym zaburzeniu są bardzo ważni, dlatego że to oni mogą sprawić to, żeby wyciągnąć dziecko z tego. To oni mogą podjąć leczenie u tego dziecka, a jeżeli ci rodzice nie dopuszczają do siebie tej myśli, to no tak naprawdę jest bardzo ciężko, bo to rodzic zapisuje dzieci do lekarzy, to rodzic może nawet napisać do łańcuta, żeby przyjęli dziecko. Dzieci niepełnoletnie nie mogą same tego zrobić, nawet jeżeli wiedzą, że coś jest nie tak, dlatego tak ważne jest też edukowanie starszych osób, nie tylko młodzieży, o tym, jak wyglądają te choroby. Najbliższe publikacje, najbliższe pomysły, czym się zajmujecie, nad czym pracujecie i co pojawi się niebawem, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Chcieliśmy też wspomnieć o telefonie zaufania, który jest bardzo ważny i nawet właśnie jeśli nie ma się tego poparcia u rodziców, wiem, że ciężko jest się otworzyć na obcą osobę, która nawet się nie widzi, a słyszy się tylko za słuchawką, ale naprawdę warto czasami się wygadać tak drugiej osobie i chcemy właśnie wspomnieć o tym telefonie zaufania i to jest nasz pomysł na kolejny post. Mhm.
To jest ważne, bo z jednej strony jest to trudność, ale z drugiej strony łatwość, bo jest to osoba, która nas nie zna, więc nie będzie nas oceniać po różnych zachowaniach, po sytuacjach. Nie widzimy tej osoby, więc unikamy dodatkowego elementu stresu, że trzeba się przed kimś otworzyć, wygadać. Może będzie jakieś niewygodne pytanie, bo zawsze można się rozłączyć, więc tutaj ten element, czy wentyl bezpieczeństwa jest duży i może to dla wielu osób będzie ten decydujący moment, że jeżeli nie chcę porozmawiać z kimś w gabinecie, jeśli nie chcę zasygnalizować problemu, może zadzwonię i spróbuję dowiedzieć się, że może akurat ten problem mnie dotyczy. I ktoś te zachowania, które dla niego będą typowe, wyłapie. Czyli to będzie kolejna informacja, która pojawi się, że takie możliwości również są. A słuchajcie, jeżeli chodzi o możliwości, które dają wasze szkoły, zakładam, że no każda szkoła ma pedagoga szkolnego. Nie wszystkie szkoły, ale część ma chociażby dyżury z psychologiem. To są też dodatkowe możliwości, które już w samej szkole dany uczeń, uczennica ma. Nawet jeżeli samodzielnie się nie zgłasza, to myślę, że wy jako rówieśnicy możecie zasygnalizować jednej czy drugiej osobie, że warto byłoby się zastanowić nad... Tak jest, wizytą, czy po prostu poobserwowaniem nawet pewnej osoby w klasie, bo macie podejrzenia i to jest też fajny sygnał, który może kogoś jeszcze w odpowiednim momencie wyciągnąć, zanim wpadnie w taką naprawdę głęboką depresję i ona wtedy już wymaga i leczenia, i farmakologii, i pobytu na oddziałach szpitalnych. Tak, dokładnie, zwłaszcza, że w szkołach mamy to za darmo, ale tak jak wcześniej wspomniałam, prywatne wizyty u gabinecie psychologa czy u pedagoga są naprawdę wysokie i nie wszystkich na nie stać, więc warto skorzystać z tej opcji, którą mamy. Warto też na początku, jeśli mamy u siebie nawet podejrzenie, udać się do takiego pedagoga i z nim po prostu porozmawiać. Powiedzieć, jak się czujemy, jak wygląda nasz dzień i skonsultować z nim, czy to faktycznie może być jakaś chandra, w którą wpadliśmy przez pogodę, czy może to być coś głębszego? Jakaś choroba? Odchodząc pod koniec naszej dzisiejszej audycji od tego bardzo trudnego i wymagającego tematu, patrząc na wasze zaangażowanie, na wasze spostrzeżenia, podpytam waszym zdaniem, dlaczego warto zajmować się w ogóle takimi projektami? Jest mnóstwo osób, które po prostu wolą odpalić komórkę, pooglądać sobie coś na Facebooku, na Instagramie, może jakiś śmieszny film pooglądać, a wy poświęcacie swój czas, żeby taki projekt przygotować. Zresztą takich osób w każdej szkole moglibyśmy również sporo znaleźć, że są osoby, które są wolontariuszami, które działają społecznie na rzecz różnych organizacji i poświęcają swój prywatny czas wolny na takie projekty. Co wam dało kopa, co was skłoniło, żeby zająć się właśnie czymś, co będzie niosło pożytek nam wszystkim, mówię o całym otoczeniu, nie tylko szkolnym, ale otoczeniu miejskim, zamiast po prostu spędzić sobie ten czas na kawce, na jakimś spacerku drobnym, na świeżym powietrzu. Chcemy przede wszystkim dotrzeć do tych ludzi, ich uświadomić, właśnie wyedukować w tym temacie. Też sytuacje z prywatnego życia wiele nam dały motywacji do tego, żeby zajść tak daleko i robić to cały czas. Też jeżeli mamy świadomość, że możemy uratować przynajmniej jedno życie od śmierci, od samobójstwa, od problemów, to dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie dać komuś pomóc? Mhm. No ja trzymam kciuki za ten projekt, bo to jest już kawał dobrej roboty, który został wykonany, a tak naprawdę te owoce będą znane za kilka tygodni, kiedy ten projekt będzie finiszował, kiedy będziemy już wiedzieli, ile rzeczy udało wam się opublikować, ile osób zainteresować, jakie pieniądze. Tu wcale nie chodzi o wielkość, tu chodzi o sam symbol i gest, że są osoby, które będąc w drugim, czwartym liceum zbierają na konkretną instytucję, w tym przypadku na szpital psychiatrii dziecięcej w Łańcucie. Więc ja trzymam kciuki za ten projekt. Jeżeli chodzi o te terminy, wiemy, że finał w maju. Teraz kiedy ta dla was następna kwalifikacja, żeby złożyć to, co udało wam się przygotować, żeby szanowna komisja oceniła i dała kwalifikację, zielone światło, że działajcie dalej. Więc tak, 16 kwietnia jest moment, na który wszyscy czekamy, bo trzeba po raz pierwszy przesłać formularze projektu
samego działania projektu i zakończenia. Właśnie sam projekt, sama olimpiada składa się z takich czterech części. Jest to etap inicjacji, planowania, realizacji i zakończenia. I cały czas trzeba te formularze podczas naszej przygody z olimpiadą uzupełniać i wysyłać. Nam zostały dwa, jesteśmy dokładnie w połowie. 16 kwietnia właśnie po raz pierwszy musimy je przesłać, a później po prostu jest zakończenie całego projektu i ten wielki finał w Warszawie. Czyli kwiecień to jest też taki bardzo ważny dla was moment, bo to będzie ten moment decydujący. Zostanie oceniona praca, która, jak koleżanka zauważyła, trwa od października, od tego momentu pomysłu i podjęcia wspólnych działań. I potem będzie wiadomo, czy przygotowujemy się na wyjazd do Warszawy. Tak. To ja odpukuję, trzymam, słuchajcie, za to kciuki. O zwolnionych z teorii, o bardzo ciekawym projekcie społecznym pod tytułem Depression. Rozmawialiśmy w magazynie Radiostacja Rzeszów Centrum. Ja przypomnę, że goście dzisiejszej audycji to Basia Łądka, a w zasadzie patrząc na projekt powiem Barbara Łądka, projekt menadżer tego projektu. Bardzo dziękuję za przybycie. Dziękujemy. Jest z nami również Wiktoria Ungehoyer, reprezentantka 4 liceum. Dziękujemy za zaproszenie. Są z nami również, ale po drugiej stronie szyby, Kornelia Furgała i Natalia Smoleń. Dziękujemy za przybycie do Radia Centrum. Pozdrawiamy Kacpra. Kacper przygotowuje się do swojej matury, więc powodzenia, połamania pióra na egzaminie maturalnym. A w dzisiejszym magazynie za uwagę dziękuję Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca po drugiej stronie szyby. 89 FM. Akademickie Radio Centrum.